Aby przybliżyć Państwu sylwetkę tego wspaniałego hodowcy, udajemy się do Mittenwalde, gdzie nasz rozmówca mieszka i hoduje swoje ptaki. Drzwi jego domu stoją dzisiaj dla nas otworem. Z pewnością dowiemy się wielu ciekawych rzeczy o tym wybitnym hodowcy. Kino Bergemann to aktualnie jeden z najlepszych hodowców w Niemczech. Jego wspaniałe wyniki lotowe w kilku ostatnich sezonach spowodowały, że stał się prawdziwą megagwiazdą niemieckiego sportu gołębiarskiego. Na obszernej działce zostały wybudowane gołębniki, które dają schronienie wybitnym ptakom. Znajduje się tutaj gołębnik dla ptaków rozpłodowych, gołębnik dla gołębi lotowych z wielką wolierą dla samiczek oraz dwa gołębniki dla gołębi młodych. Gołębie przebywają przez cały rok na wolnym powietrzu, dzięki czemu nie chorują i są w świetnej kondycji. Kino Bergemann to niezwykle utalentowany hodowca, który opowie nam teraz, jak zaczęła się jego przygoda z gołębiami. Sport gołębiarski towarzyszy mi przez całe moje życie. Już jako dziecko miałem gołębie pocztowe i jak tylko trochę dorosłem, to w roku 1984 zapisałem się do związku. W sezonie 85 po raz pierwszy grałem z gołębiami, ale to wszystko było raczej zabawą niż prawdziwym sportem. W 1995 roku kupiłem sobie nowy gołębnik, co znacznie poprawiło moją sytuację. A w roku 1997 poznałem Bernarda Hassa i Hansa Hirna. Znajomość z tymi hodowcami znacznie wzmocniła moje stado lotowe i hodowlane. Ci wspaniali hodowcy zdradzili mi również szereg tajemnic i dzięki nim moja wiedza hodowlana wspięła się na dużo wyższy poziom. Tak już jest, że od swoich ciężko jest się czegoś dowiedzieć. Miałem szczęście, że poznałem tych fantastycznych ludzi. Cieszę się z tego, aż po dzień dzisiejszy. Jakie rasy gołębi posiadasz obecnie na gołębniku i gdzie je nabyłeś? Jak już mówiłem, moje gołębie pochodziły od Bernda Hassa i mają w sobie trochę krwi Jansena. W tamtym czasie miałem też gołębie od Hansa Hirna. I tym sposobem zacząłem tworzyć własne stado. W latach 2007-2008 sprowadziłem jeszcze kilka gołębi od Jansena, Mulemansa i Kisa van Kopena. Zawsze starałem się ulepszać jakość własnego stada. Ciągle coś nowego dołączam i szukam nowych kombinacji. Wszystkie te zabiegi są bardzo przemyślane, ale nie zawsze tak było. Dawniej brało się gołębie obojętnie skąd, ale dziś już jest inaczej. Chcemy polepszać swoje szeregi, więc kupujemy konkretne gołębie z konkretnych gołębników. Co roku wymieniamy się gołębiami z Berdem Hassem. On dostaje ode mnie, jeśli były dobre, ja zaś dostaję kilka od niego. To doprowadziło do powstania zażyłej przyjaźni i jak powiedziałem, pomagamy sobie nawzajem. Ile gołębi posiadasz obecnie na swoich gołębnikach? Mamy około 40 par gołębi rozpłodowych. Z młodych odsadzamy na własny użytek około 150-200 młodych. Posiadamy dwie drużyny gołębi lotowych, które liczą w sumie 160 gołębi. Jak często wprowadzasz nowe gołębie do swojego gołębnika? Prawie każdego roku powiększamy swoje zasoby o nowe gołębie. Przykładowo w zeszłym roku byliśmy z moim dobrym kolegą u Johanna Donkera i tam zakupiliśmy pokaźną ilość gołębi. Właściwie to chcieliśmy je wysłać od razu do lotu, ale było już trochę za późno, więc są one teraz w hodowli u mojego kolegi. To nasza wspólna hodowla. W zasadzie co roku nabywamy kilka nowych gołębi, po to, żeby nasze stado stawało się lepsze i szybsze. Nasze gołębie hodowlane w ciągu roku dostają czystą wodę z dodatkiem czosnku i imbiru, bez względu na to, czy wychowują młode, czy też jak to teraz odpoczywają po zimie. Przez cały rok do pojnika trafia tylko czosnek i imbir. To moje obserwacje z Belgii. Kontynuujemy to od 2 lat i nie mamy teraz żadnych problemów zdrowotnych u gołębi rozpłodowych.
Młode po odsadzeniu otrzymują to samo do momentu, gdy zaczynają loty. Wtedy wyciągamy imbir i czosnek i przechodzimy do naszego standardowego programu. Analogicznie wygląda to u starych gołębi lotowych. One również przez całą zimę dostają w wodzie tylko czosnek i imbir, z czego rezygnujemy krótko przed rozpoczęciem lotów. Jak wygląda opieka zdrowotna stada? Kiedy konieczne są kuracje, przeprowadzamy je. Regularnie badamy nasze gołębie. Zawsze badania takie przeprowadzamy na wiosnę i w jesieni.